Siemano, Debarczek. Mamy tutaj TryHack Me, Epoch, Epoka. Coś takiego, bądź 4. Zawsze chciałeś mieć narzędzie ONNX, żeby można ci przekonwertować daty i znaczniki czasu UNIX. Z czymś takim czasami na SQL się znajdowało, powiem szczerze. Takie jabłka. Bla, przekonwertować. Czekaj, to nie to. Musi być online, prawda? Mówisz? Ktoś mi powie, że istnieje program Linuxowy z wierzchu operacji, który może być to samo. Nazywa się Timestamp, ale nieważne. Nasza strona po prostu przekazuje twoje dane wejściowe bezpośrednio do programu wiersza poleceń. Co może pójść nie tak? Średni po prostu znaczy dać. Uzyskaj dostęp do challenge'u. Tutaj mamy challenge, copy adres URL, mamy flagę. Ok. Także może bez burpa nawet wystarczy? O Jezu, dobra. Exit status, timestamp. Weźmy sobie średnik ID. Jak widzicie, działa. Tu mamy invalid date, czyli mamy błąd pierwszego polecenia, a drugie polecenie wywołuje nam komendę. Mamy ID. Możemy od razu ls-la. Może wrócie. Nie widzę. Home. Challenge'u. Okej. Main. Zróbmy sobie tam reverse shella w sumie. Ty się nazywasz epoch ncat lvnp. Tak. W sumie? A dobra, zróbmy z tego reverse shella. Lag mózgu dostałem przez sekundę. Może to jest to? Ciekawe. Aha, okej. Jest to troszeczkę zaskakujące, bym powiedział. Troszeczkę mnie zadziwiają. Bo ja mam pojęcia, gdzie tego szukać.
Pierdolę, ładuję Linpisa, w sensie nie mam pojęcia. Troszeczkę mnie tutaj zaciekawili, bo nie wiem. Po prostu nie widzę żadnej takiej, czegoś takiego obvious. Chyba, że jest to mocno CTF-owe i flaga nie będzie jakoś taka obvious, tylko już w sumie CTF-owe same. Takie command injection już nie jest. What the fuck? Jakiś lag. Już, okej. Okay. No i co my tu mamy? A, widziałem flagę. Nie wiem, czy każdy widział. Okej, okay, czyli to jest zmienna środowiskowa. NV, czy jakoś tak. Dobra. Także flaga znana. Tyle. Ode mnie. Dzięki za uwagę. Na razie.